Hasło? Parszywy kundel. Antony? Powiedzmy mu. Cześć, Harry. Jak znaleźć pokój życzeń? Ty też wiesz? Pójdź na 7 piętro, pomyśl, że musisz znaleźć pokój, a drzwi same się pojawią. Dobrze. Nie wiem, czy Terry i Antony wiedzą. Powiesz im? Siema. Jest Terry. Powiedzmy mu o spotkaniu. Cześć, Harry. Podobno znalazłeś miejsce na spotkania GD. Czy wszyscy już wiedzą, gdzie się spotykamy? Naprawdę zabiłeś bazyliszka mieczem od Dumbledora? Mieliśmy się uczyć zaklęć. No dobrze. Nie wiem, czy Michael i Antony wiedzą, gdzie jest spotkanie. Lepiej im powiedz. Już im powiedzieliśmy. Do zobaczenia w pokoju życzeń. Świetnie, więc Michael Corner, Antony Goldstein i Terry Boot zostają skreśleni z listy. Musiałaś mówić tylu osobom o GD, Hermiono? Powinniśmy być wdzięczni tak wielu osobom za przygotowanie tego. Pomimo, że Michael pewnie by nie przyszedł, gdyby nie chodził z Ginny. Co? Ona z nim chodzi? Od kiedy? Zaczęła się spotykać z Michaelem pod koniec zeszłego roku. Nie lubię go. Wielka niespodzianka. Nie bezużyteczne. Wystarczy wymienić McGonagall i Hagrida. Cześć, Harry. Ron, lepiej nie wchodźmy. Filcz może przyjść. Filcz jest w lochach. Pierwszaki pokupowały wymiotki pomarańczowe i... Au! Ron, chodź tu! O co ci chodzi? Naprawdę, Ron! O, cześć, Harry. Co słychać? W porządku. Macie już obrońcę? Tak, Rona Wesleya. Tego tajfunów. Tak. Wysyłasz paczkę? Tak, prezent dla mamy. Ale zapomniałam o adresie, a sowa usiadła na górze i nie chce zejść. Pomogę ci. O, bardzo śmieszne. Och! Och. Chodź tu! No, prawie. Dzięki za pomoc.
Terry! Sowa mnie chyba nie lubi. Reparo! Jesteś niezły z zaklęć, Harry. Dzięki. Świetnie! Dzięki za pomoc. Na opiekach nad magicznymi stworzeniami tego nie uczą. Będziemy musieli jakoś się tam wspiąć. Dzięki. Jeszcze trochę, Harry. Hej. Dobrze, że Hagrid tego nie widzi. Dzięki, Harry. Miło z twojej strony. Nie ma sprawy. Lubię z tobą spędzać czas, Harry. Dzięki. To znaczy, ja też. Zastanawiałem się, czy... Tak? To znaczy, że chcesz... żeby przyprowadzić Mariettę na spotkanie? Jest w pokoju życzeń. Tak. Dobrze. Super. No to na razie. Tak, jasne. Jak poszło? Co jak poszło? A, nieważne. Czasem cię nie rozumiem, Hermiono. Bo twoja wrażliwość mieści się w łyżeczce od herbaty. Cześć. Jest Ernie! Jeszcze mu nie mówiliśmy o spotkaniu GD. Hej, Ernie. Znaleźliśmy miejsce na ćwiczenia GD. Teraz nie dam rady przyjść. Kończę pracę domową dla Snape'a. A wy już skończyliście? Którą? Mamy przynieść składniki na jutrzejsze zajęcia. Naprawdę jeszcze ich nie masz, Harry? A niby kiedy miałem je znaleźć? Mam resztę prac domowych, szlaban u Umbridge i uczę was obrony przed czarną magią. Ty znajdź 5 ciemierników i korzeń mandragory, a ja znajdę dla ciebie resztę składników. Gdzie niby mam je znaleźć? Cóż, profesor Sprout hoduje mandragory w cieplarni. Ciemierniki rosną na błoniach wokół zamku, trzeba po prostu poszukać. Czy ona wie wszystko? Thank you.
Znajdziesz te ciemierniki, Harry? Mam jeden ciemiernik, potrzeba nam jeszcze czterech. A więc to jest ciemiernik. Ciekawe, co ostatnio dodałem do eliksiru. O, Ron, to dlatego był pomarańczowy. Tam, Goylowi wypaliło dziurę w kociołku. Profesor Sprout na pewno mówiła, że tu są ciemierniki. Teraz brakuje nam jeszcze trzech. Znajdziesz te ciemierniki, Harry? Super, Harry! Potrzebne nam jeszcze dwa. My z Harrym co prawda nie chodzimy na numerologię, ale do pięciu potrafimy liczyć. Może poszukajmy tutaj. Mamy cztery. Nadal brakuje jednego. Cześć, Harry. W porządku? Znajdziesz te ciemierniki, Harry? Mamy już ciemierniki, teraz potrzebna jest mandragora. Czy Snape nie mógłby zadać czegoś łatwiejszego? Trzeba będzie pójść do cieplarni pani Sprout. Nad magicznymi stworzeniami przerabią nieśmiałki. Wiesz, że one zjadają miliony korników. Co porabiasz w weekend? Może chcesz wybrać się z nami nad jezioro? Snape ma na mnie oko. Wścieknie się, jeśli nie będę. Cieszę się, że profesor Snape jest głową naszego domu. Wyobrażasz sobie, jak to było z tym dziećmi? Mam dość tej całej papieru. Tu powinna być mandragora. Tutaj jest mandragora.
będą ci potrzebne. Pamiętasz, co przydarzyło się Neville'owi? Możemy ich nie zdjąć. Co? Powiedziałam! Co? Możemy już je zdjąć! I po co ten krzyk? Trzeba zanieść je Erniemu, żeby przygotował je na zajęcia. Czemu mnie tu powiesili? Idź już. Byłeś ostatnio na przystanku. Ale śmieszne. Jak myślisz, ile jest tajnych przejść? Masz może odpowiedź? Mogę zajrzeć do twojej książki? Zapytaj o to Crabbe'a i Goyle'a. W porządku? Mamy je. 5 ciemierników i mandragora. Wspaniale! Zostawcie je mnie, to przygotuję je na zajęcia. Super. No to do zobaczenia w pokoju życzeń na spotkaniu GD. Na co gapi się pomyluna? W tym pokoju jest więcej rzeczy do obejrzenia. Pewnie byłeś zajęty. Cześć, Ron. Przyszedłeś nakarmić testrale? Jakie testrale? Tak.
tam. Luna, znaleźliśmy miejsce na spotkania grupy GD. Muszę najpierw nakarmić Rebeka. Trochę się boi. Chyba nie zejdzie, jeśli dorosłe tam zostaną. No to dajmy im jeść. Musimy umieścić jedzenie jak najwyżej. Wingardium Leviosa! Pomóc ci? Możesz już teraz przyjść na spotkanie GD? Możemy ćwiczyć, co chcesz. To wariatka. Naprawdę jest nam potrzebna. W porządku? Mam tyle pracy domowej. W tym roku sumy to prawdziwy koszmar. Brakuje mi tylko 3 kart. Masz je? Hej! Kiedy nauczysz nas czegoś pożytecznego? A gdyby tak Harry nauczył nas, jak zamknąć ci dziób, to byłoby pożyteczne. W porządku, Ron.
Znam zaklęcie w sam raz dla Zachariasza. Zachariasz z pewnością chętnie pomoże ci zademonstrować zaklęcie. Tak, tu jest Rictus Sempra. Trzeba namierzyć cel i wykonać taki ruch różdżką. Rictus Sempra! Hej! Dobrze. Stań tam, Zachariaszu, to pokażę wszystkim, co robić. Rictus Sempra! Dobrze! To pomoże na ciągle zaczepić Rictus Sempra. Na twoim miejscu bym przestał. Świetnie! Dobra robota! Hej, ja jeszcze nie miałem szansy poćwiczyć. Przykro mi, Zachariaszu. Nie mamy więcej czasu na te zaklęcie. Spróbujesz innym razem. Świetna lekcja, Harry. Hej, Harry! Jesteś gotowy nas czegoś nauczyć? Poproś kogoś innego, ja mam dosyć. Omówimy coś fajnego, Harry? Postaram się coś znaleźć. No, Harry, na pewno możesz nas nauczyć czegoś fajnego. Mam chyba pewne zaklęcie. Co powiesz na to, Harry? Reducto, czy to nie jego użyłeś podczas turnieju trójmagicznego? Trzeba namierzyć cel, zakręcić różdżką w lewo i powiedzieć Reducto. Reducto! Reducto! Patrz na mnie, dziecko! Wspaniale! Dobrze, Ginny. To przychodzi samo z siebie, kiedy dorastasz z Fredem i George'em. Dobrze. Sprawdźmy, czy ktoś jest równie dobry jak Ginny. Dzięki, że nas nauczyłeś, Harry. Hej, Harry! Cześć, Harry! Nie mogę się doczekać. Będziemy robić coś ciekawego? Na pewno tak! No tak. Może coś wysadzimy, albo spróbujemy zamienić kogoś we Fredkę. A jak nazywało się to zaklęcie unieruchamiające? Petrificus Totalus! To proste zaklęcie, ale bardzo przydatne. Aby sparaliżować wroga, trzeba skierować na niego różdżkę i wykonać taki ruch. Petrificus Totalus! Petrificus Totalus! Harry, jesteś moim najlepszym nauczycielem! Dzięki. Nauczmy resztę. Cześć, Harry. Słyszałeś, że Ginny Weasley chodzi z Michaelem Cornerem? Czego dzisiaj nas nauczysz? To ostatnie spotkanie przed świętami. Nauczysz nas czegoś śmiesznego? Chyba mam pewien pomysł. Otworzysz na lewy korpus, Hermiono? Dobrze. Trzeba wysoko podnieść różdżkę i poruszyć w ten sposób. Lewy korpus! Daruj sobie, Harry. Dobrze, Cho. Obserwuj mnie. Lewy korpus! Jeszcze trochę. Dobrze. Uwaga! Jeszcze trochę. Przestań! Nie martw się. Nieźle ci szło. No dobrze. Poszło ci fatalnie, ale wiem, że to potrafisz. Widziałem, jak rzucasz inne zaklęcia. Widziałeś? Tak. Chodźmy nauczyć resztę zaklęcia. Poczekaj, Harry. Ja chcę z tobą porozmawiać. Wszystko okej? Jesteś dobrym nauczycielem, Harry. Jemioła. Szybko! Powiedzmy McGonagall! Harry, co się dzieje? Nie ma czasu! Musimy znaleźć McGonagall! Chodź!